i motyw innowacji w edukacji. Na zaproszenie Stowarzyszenia Jeden Świat w ramach laotańsko-polskiej wymiany i motyw w grudniu 2014 roku przyjechały do Poznania przedstawicielki organizacji pozarządowej PADECT i Ministerstwa Edukacji z Laosu. PADECT to organizacja, która stworzyła wyjątkowy program edukacyjny i realizuje go w prowadzonej przez siebie szkole Sompania. Misją szkoły jest przestać nauczać, a zacząć wspierać proces uczenia się uczniów. Gdy dzieci przekonają się, jaką wartość ma wiedza i nauczą się z niej korzystać, zrozumieją, że człowiek nie jest jedynie konsumentem, lecz powinien rozwijać swoją wrodzoną mądrość, by jak najlepiej zadbać o otaczający go świat. Idea ta zawarta jest już w nazwie szkoły. Sompania w języku laotańskim znaczy wierni własnej mądrości. Filozofię działania organizacji najlepiej przedstawia ilustracja domu. Jego fundamentem są dobre rządy i wysokiej jakości edukacja. Na nich stoją cztery filary: środowisko naturalne, dziedzictwo kulturowe, harmonia między sercem a umysłem i gospodarka. Zrównoważony rozwój tych wszystkich elementów prowadzi do celu powszechnego szczęścia narodowego, symbolizowanego przez dach domu. Laos to malowniczo położony kraj w górzystych regionach Półwyspu Indochińskiego. Europejczykom kojarzyć się może przede wszystkim z buddyjskimi miejscami kultu i piękną przyrodą. Jednak gdy spojrzymy w jego nieodległą historię, odkryjemy burzliwe i trudne losy tego kraju i jego mieszkańców. Po kilkunastu latach działalności PADECT otrzymał status instytucji szkoleniowej. Dziś jest uznaną w całym kraju organizacją działającą na rzecz zrównoważonego rozwoju i eliminacji przyczyn i skutków ubóstwa. Na spotkaniach oprócz wykładów pokazywano prezentacje na temat innowacyjnych metod nauczania i wyświetlano film odnoszący się do wielokulturowości Laosu. Podczas wymiany zorganizowano szereg warsztatów dla nauczycieli i uczniów w Szkole Podstawowej nr 3 oraz w Szkole Podstawowej Wejery, a także warsztaty dla dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych Motylarnia i Klub Puszcza. Polscy nauczyciele poznawali metody pracy w laotańskiej szkole Sompania. Sarbani! Hello, happy! Hello, happy! Konnichiwa! Konnichiwa! Mengkalawa! Mengkalawa!
We'll be right back.